Witajcie! Przężyto po sąsiedzku. Coraz większe. Oj, jaszczurki gdzieś tu biegają. Przed chwilą mi śmignęła, ale nie zdążyłem zauważyć. W każdym razie co? Tutaj chciałem wam pokazać. Pamiętacie tą zagadkę? Kierunek. No, nie udało się nikomu zgadnąć. Jest to kierunkowskaz od Żuka A03, tak zwanego Smutka. I był też stosowany w starze 25, w pierwszych wersjach. Właściwie nawet może jeszcze w starze 21. Także to w tym też było stosowane, taki o kierunek. Także widzicie polskie sprzęty. Niespotykane dzisiaj rzeczy, no ale to będziecie wiedzieli przynajmniej do czego to jest i skąd to się wzięło. To jeśli chodzi o taką zagadkę. Z drugiej strony pozdrawiam serdecznie Martynę Drawską, która stała się pierwszym wspierającym mojego kanału. Także bardzo dziękuję. Świetna robota, zapraszam również innych do wspierania kanału. To naprawdę jest takie po prostu podziękowanie, a wcale niewiele kosztuje za to wszystko, co robię, za tą moją pracę, po prostu przy nagrywaniu, przy kręceniu, przy tym wszystkim, co się staram, co robię. Także zachęcam. Powiem wam tak, bo jestem wam winien parę słów odnośnie wytłumaczenia po prostu, co to jest w ogóle to wspieranie, bo chyba niewielu z was wie. Ano to jest coś takiego, że jeżeli po prostu tam macie kilka poziomów, kilka programów i można tam sobie wybrać któryś z tych programów i oczywiście w zamian za to, że tam jesteście wspierającymi, dostajecie różne gratisy, czy też na przykład jakieś specjalne zdjęcia, czy też właśnie pozdrowienia w filmach, czy też jakieś powiedzmy, teraz w tej chwili powiem wam, że pracuję nad gadżetami takimi różnymi ciekawymi, po prostu kubeczki, koszulki, czapeczki i tak dalej, muszę to wszystko ogarnąć i na pewno takie rzeczy będą rozdawane na moim kanale. Dlatego po prostu mówię, to wszystko tak fajnie po prostu ruszy, bo chcę, żeby to był taki ciekawy kanał, taki po prostu nie tylko, że ja coś o czymś wam opowiadam, mówię wam o ciekawostkach, na przykład o starych traktorach, czy o Zetorach, czy o Ursusach, a wezmą się, na pewno po prostu znajdą się jeszcze inne rzeczy, jakieś ciekawe rozmowy z ludźmi, na przykład już jestem po wstępnych rozmowach z takim panem, starszym panem, który pracował kiedyś w POM-ie właśnie i był serwisantem gwarancyjnym, także zobaczymy po prostu, czy zgodzi się na udzielenie takiego wywiadu po prostu, czy też na przykład na cykliczne takie rozmowy raz w tygodniu. Zobaczymy, jak on to będzie widział, ale jest taki, myślę, że otwarty i powinien się zgodzić. Bardzo sympatyczny człowiek. Także dużo by nam opowiedział. Ja będę szykował po prostu jakieś tematy albo on sam będzie opowiadał. No zobaczymy. To w każdym razie to. No i oczywiście inne takie powiedzmy moje próby nauki i radzenia sobie z mechaniką. Powiem wam, że mi się to bardzo spodobało. Także na pewno zabiorę się za kolejne sprzęty, nie tylko tą 60, bo tą 60 dokończę i tutaj poradzę sobie z tymi wtryskami na pewno, bo to już jest praktycznie ciągnik, gdzie tu wszystko działa. No. Co do ceny, słuchajcie, no oczywiście widziałem tam po prostu hejty różne i tak dalej, mnie to tylko śmieszy. No bo co innego po prostu zrobić. Tu lamp na razie nie ma, bo kupiłem je, one nowe leżą, ale najpierw, tak jak mówiłem wam wcześniej, kabinę założę, bo nie chcę tych lamp uszkodzić. Także będzie kabina założona, wtedy dopiero pójdą lampy, oczywiście ten zegar, licznik obrotów i motogodzin, także to też pójdzie. No i właściwie ciągnik, można powiedzieć, skończony, no i wszystko będzie jak trzeba. Co do ceny, no cena, słuchajcie, no i tyle, co ja tutaj roboty włożyłem i wszędzie zajrzałem do tego ciągnika, no to sami wiecie, że on tutaj ma naprawdę mnóstwo pracy włożonej. I co wam powiem, no cena. Cena, jaką bym chciał za niego dostać, no to wiadomo, zawsze jest taka, widzimy najwyższą cenę, jaką byśmy chcieli po prostu za tą pracę, bo w końcu to było w sumie, nie wiem, chyba ze 3 miesiące go robiłem i jeszcze tutaj dokończę, a widzieliście sami, że kupowałem nowe rzeczy, bardzo porządnie to wszystko robione, starannie i tak dalej, od samego początku jest praktycznie cała dokumentacja filmowa, jeśli chodzi o ten remont i powiem wam tyle, no...
myślałem o 11 tysiącach za niego. Wiem, że to po prostu, jak widziałem po prostu, jakie są takie na internecie, bo tam się pytaliście mnie, jakie są tam na internecie ceny i tak dalej, to powiedziałem, że sprawdzę i tak dalej. No i sprawdziłem, to można kupić tam za szóstkę takiego rubcia, że właściwie on jest do kapitalki od razu. Nie wiadomo, czy to pojedzie. Widziałem też po 8 tysięcy takie tylko odświeżone po wierzchu, nawet praktycznie nic nie ruszone przy ciągniku, a ten po prostu przeszedł wszystko od mostu przez plecak, przez całą skrzynię biegów, koło silnik, wszystko, rozrusznik, pompa wtryskowa, alternator założony, instalacja nowiutka, lampy wszystkie nowe. No po prostu on ma wszystko nowe, z wyjątkiem blach, bo mi osobiście po prostu tak strasznie nie zależało na tych blachach, a najbardziej zależało mi po prostu na tym, żeby on poszedł do roboty. No ale widzicie, jak to wyszło, po prostu ja tam się staram w tym polu po prostu zrobić co mogę, ale nie jest to takie proste, nie jest to takie łatwe. No i okazało się, że dużym błędem, że sprzedałem tamtego 1204, bo to był naprawdę świetny ciągnik za nieduże pieniądze po prostu i teraz miałem nadzieję, że to wszystko będzie skończone, a tu się okazuje, że to jeszcze. Tym bardziej, że ja go sprzedałem, jak byłem w robocie za granicą i nie bardzo miałem jak to wszystko przypilnować, tutaj to wszystko było, weź sprzedaj, takie, a to po prostu dla świętego spokoju go sprzedałem, bo myślałem, że tam sobie zresztą poradzę, ale okazuje się, że nie, że duży będzie potrzebny, więc muszę coś po prostu zrobić w tym kierunku. No i padło na tą czerwoną, bo mówię, pierwszy mój ciągnik to był po prostu żółta 40 właściwie przerobiona na 60. I tak jakoś po prostu sentymentalnie do tej 60 żółtej podszedłem i dlatego po prostu zdecydowałem się, że zostawię sobie żółtą. Oczywiście ja jej nie znam, bo ja ją tylko jeżdżę, a tam po prostu może na pewno coś wyskoczyć i tak dalej, i tak dalej. Tam od tej 60 jestem pewny, bo wiem, co jest zrobione, gdzie jest zajrzane i praktycznie zawieszenie całe nowe, przecież kołyska zrobiona, przecież swożnie zrobione, drążki kierownicze, zbieżność, po prostu wszystko jest w tym ciągniku zrobione, wszyściutko. Także takie coś. No i co? Na hejterów pozdrawiam. Używajcie sobie, ile tam po prostu chcecie. Mnie to naprawdę nie bardzo jakoś, nie zwracam na to uwagi w każdym razie, ale wiem, że ludzie po prostu potrzebują się jakoś w jakiś sposób wyżyć. No to piszcie tam, możecie jechać po prostu na tym kanale, ile tylko, jeżeli macie taką potrzebę. No a tym, którzy po prostu są dla mnie serdeczni i mili, no to oczywiście was wszystkich pozdrawiam i zapraszam do oglądania moich tutaj poczynań, nie tylko w polu, ale i w tym warsztacie, który po prostu w tej chwili sobie tworzę. Powoli nabieram tych umiejętności. Już coś się tutaj po okolicy rozniosło, że Marek potrafi naprawiać traktory, chociaż ja tak naprawdę dopiero się tego uczę. Jedyne co, to po prostu mam jakieś tam pojęcie, ale już tam po prostu coś się zaczynają odzywać, weź przyjedź, zrób 60. No i to w każdym razie fajnie, miło, ale na razie nie bawię się w takie rzeczy, bo przynajmniej muszę tych 60 takich jak tą swoją zrobiłem, to muszę przynajmniej zrobić z 5, żebym miał jakieś pojęcie o tym, a to dopiero potem przyjdzie wszystko z czasem. Teraz co do dużego ciągnika, takiego właśnie 120 koni, to po prostu, bo ja pisałem tam, że chciałbym 14, znaczy 10-14, a okazuje się, że to jest czterocylindrowy, on ma turbinę. Czterocylindrowego nie chcę, bo on no ma tą samą moc, wszystko jest fajnie, ale coś kosztem czegoś. Jeżeli ma 4 cylindry, to znaczy, że coś tam musi być, powiedzmy, czy ma te większe cylindry, żeby, a 6 ma mniejsze cylindry, ale za to 6, on jest bardziej elastyczny, na pewno żywotniejszy będzie niż 4 i tak dalej, więc tym bardziej, że tamten, który miałem, tą 1204, mi się bardzo podobał, polubiłem go. No i po prostu chcę takiego po prostu mieć i z takim, na takim pracować. To tyle wam mówię, jeśli chodzi o te takie sytuacje wokół i kanału i tego, co robię i w tej chwili akcji sprzedaży 60 czerwonej. Oczywiście druga sprawa to będzie przygotowanie tego Zetora 25, dokończenie go tutaj, składania i też pójdzie na sprzedaż. Mówię, no tylko to koło muszę, dziś, wczoraj była niedziela, to nie bardzo było jak robić, ale to koło muszę w każdym razie odblokować, zdjąć ten bęben hamulcowy. Jeśli macie jakiś pomysł, jak go zdjąć, to podpowiedzcie mi, bo ja wam pokażę, o co tu idzie. On tutaj z tej strony, to on ma taką flanszę
I tu nie ma, może tu jakbym go złapał, tylko czy ja mam taki ściągacz, bym wtedy sobie oparł go tutaj o tą śrubę, ten ściągacz, ale to jest dosyć szeroki, chyba nie znajdę tego, będę musiał gdzieś poszukać, pożyczyć. W każdym razie zrobię to, postaram się go odpalić, zobaczymy jak to pójdzie, ale to jeszcze chwilę musi potrwać, zobaczmy czy ta ropa tutaj schodzi. No na razie powoli ona jest w jednym miejscu, no ale to sobie z tym powolutku mówię, bez pośpiechu. To jeszcze wybiorę jeszcze jednego zetora, może jeszcze jednego, po prostu coś co będę sprzedawał i tym sposobem znajdą się jakieś pieniądze na to, żeby słuchajcie kupić tego dużego. No także znacie cenę. Oczywiście wszystkie takie rzeczy, jak będziecie chcieli się dowiedzieć odnośnie tego, przejechać się nim, czy cokolwiek i tak dalej, to oczywiście zapraszam do siebie. Tu będzie można, ktoś poważnie podchodzi do tematu, no to sobie po prostu przejedzie, sprawdzi i tak dalej, po swojemu. Bo wiadomo, zawsze najlepiej, jak człowiek po swojemu sprawdzi. No i tyle, no. Także to taki film na szybko. W tej chwili jeszcze jadę parę spraw załatwić i co? I zabieram się do roboty, jak wrócę do zetora. Zobaczymy, jak to pójdzie. No dobra, to tyle w tym filmie. Trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć! I'ma go get it tonight.